Mokre Łapska TV. Witam was o ziemble i dzisiaj odcinek polowanie na pleko. Szczęśliwie się składa, że akurat ustawiłem się z kamerą, nakarmiłem ryby i się dziad pokazał. A myślałem, że będę musiał naprawdę się dzisiaj nakombinować, żeby go jakoś skłonić do jedzenia. Niemniej jednak, żeby się pozwolił troszeczkę pooglądać dzisiaj, muszę mu przygotować małą przynętę. Mówiłem w update'ach, że pleko powinno się dokarmiać tabletką ze spiruliny. O, już się pleko wystraszył. Proszę, tabletka poszła. I za chwilę powinna go tu przywabić. Tabletką na razie zaczynają bawić się bocje. Też lubią tą spirulinę. Spirulina, bardzo naukowa i dumnie brzmiąca nazwa, a prawda jest taka, że to jest po prostu jakieś tam suszone glony dla ryb roślinożernych. Dzisiaj o glonojadach. Glonojad kontra glony, będzie o glonojadach i znowu będzie o glonach. Jeden z subskrybentów moich strasznie mnie tutaj krytykuje, że tak bardzo gadam o tych glonach, ale uważam, że jest to klucz do ładnie wyglądającego akwarium. No, mam na myśli tutaj brak glonów, no ale nic to. Glonojad kontra glony. Słuchajcie, ja uważam, że jest to troszeczkę mit. Wielu z nas myśli, że jeżeli mamy glony, to bądź też jeżeli nie chcemy mieć glonów, to wystarczy tylko pójść do sklepu, zaopatrzyć się w glonojada i problem załatwiony. Słuchajcie, z mojego doświadczenia i na moją wiedzę nic z tych rzeczy, a jeszcze jest kicha, jak wielu z nas myśli, o proszę, jest drugi. Jest kicha, kiedy wielu z nas myśli, że jak będzie duży glonojad, to będzie jadł dużo glonów. No i chciałbym się tutaj troszeczkę rozprawić tym mitem. Otóż glonojady to nie są do końca, to są ryby roślinożerne, ale tak naprawdę są to ryby, które bardzo łatwo adaptują się do różnego rodzaju pożywienia. O. No tak, no taka natura glonojada już jest, że specjalnie parcia na szkło to te ryby nie mają. I co tutaj mam na myśli z tym żarciem? Otóż glonojady odżywiają się glonami z akwarium wtedy, kiedy są bardzo młode i wtedy są naprawdę bardzo, bardzo wydajne. Mało tego. Wielu z nas myśli, że jak kupimy sobie pleko, on rośnie duży, to już w ogóle możemy się pożegnać z problemem glonów. Otóż jest to absolutna, słuchajcie, nieprawda. Dlatego, że stare pleko potrzebują całkiem dużo, dużo jedzenia i po prostu w tym akwarium, żebyśmy nie wiem ile tych glonów mieli, to im to nie wystarczy. One i tak będą podjadać rybom karmę, która jest dodawana do wody, do akwarium. Moje pleko... o, proszę, się pokazały oba. No i właśnie, ale o tym też za chwilę powiem. Moje pleko są przyzwyczajone zarówno do tetrapłatków, do tej spiruliny, jak i bardzo ochoczo wchrzaniają ochotkę i przyznam szczerze, jeżeli chodzi o wydajność usuwania glonów z tego akwarium, to są po prostu dwa darmozjady, nic nie robią, ja z glonami się muszę użerać, a one sobie radośnie siedzą na korzeniu i czekają, aż wrzucę jakieś jedzenie. Jest z plekostomusów, znaczy z glonojadów, uważam, że najbardziej wydajny jest ten zbrojnik niebieski, to jest najmniejszy glonojad i uważam, że on nadaje się najlepiej. Niemniej jednak uważam, że kupowanie ryb jako antidotum na pewne problemy w akwarium to jest troszeczkę zwalczanie skutków, a nie przyczyn. Uważam, że ryby tego rodzaju powinniśmy trzymać dlatego, że je lubimy, ewentualnie chcemy je mieć, a nie do końca na to, żeby one nam załatwiały sprawę z glonami, bo tego nie zrobią. Dalej, pleko, bo na razie mówię o nich. Rosną strasznie duże, ryba amazońska, ryba z Ameryki, oryginalnie, w tej chwili już rozprzestrzeniona na całą właściwie Amerykę Południową, Północną i nawet i
gdzieś tam w Azji się zdarzają podobno. Czy ja bym polecał pleko do akwarium? Do akwarium tak. Czy ja bym polecał pleko do akwarium roślinnego? No nie za bardzo. Jak widzicie tutaj, to jest kawał ryby. On jeszcze dorosły nie jest. To jest ten pleko, który dostałem od mojej koleżanki. Bidula kupiła małego pleko, bo jej się bardzo podobał. Nie miała zielonego pojęcia, że on dziad urośnie wielki jak zając. Drugiego albinosa kupiłem. Tak już się nawet zanosiłem z wydaniem tego pleku, ale jest to, kurczę, jest to tak ładna, fajna ryba. No trochę o charakterze plekostomusów. Często, jak mówiłem, niespecjalnie polecam go do akwarium roślinnego. Już się zdążył wystraszyć. Nie polecam go specjalnie do akwarium roślinnego, właśnie widać z jakiej przyczyny. No tutaj siedzi się mordą przy sobie. Dlatego, że no widać, że to jest ryba spora, jak machnie ogonem, wzbija całą masę brudu. Często nie mieści się pomiędzy roślinami. Już nieraz zdarzyło się, że porządnym trzepnięciem ogona pleko potrafi złamać albo wyrwać jakąś roślinę. Pleko to jest uważane za bardzo pokojową rybę i właśnie chciałem pokazać to, co się tutaj dzieje. Tak, rzeczywiście, pleko jest rybą pokojową, można go trzymać z wieloma gatunkami ryb, natomiast to, co obserwujemy w tej chwili, to jest taki charakterek pleko, który jest bardzo ukryty. Otóż pleko, kiedy pojawia się jedzenie w akwarium, kiedy pleko chce się najeść, a jakaś z ryb mu w tym przeszkadza, no potrafi zaatakować. Już nieraz tutaj jednego z moich skalarów potrafił nieco uszkodzić. Natomiast jest to taka ryba, to jest taki łagodny olbrzym, który wydawałoby się, że nikomu krzywdy nie zrobi. Natomiast jeżeli chodzi o moment karmienia, on potrafi pokazać rybom, gdzie ich miejsce i pokazać, kto tutaj jest królem, kto jest największy. Także kończywszy, uważam, że jeżeli chodzi o problem glonów, to najlepszy jest zbrojnik niebieski, ten Bristlenose pleko. Plekostomus, jeżeli chcemy trzymać, to tylko dlatego, że je lubimy. Mnie się moje całkiem podobają, to jest bardzo fajna ryba, natomiast no wymagane wielkie akwaria i najlepiej takie, kurcze, amazońskie biotopy, gdzie jest dużo korzeni, piasek, czyste dno, wolne dno, tak żeby one miały sobie tam z tego dna miejsce żerować. No u mnie tego miejsca jest dla nich tak sobie, no jeszcze nie są tak wielkie, żeby tutaj wyrządzały jakieś wielkie szkody, aczkolwiek troszeczkę psocą. Zastanawiam się jeszcze, o czym ja chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o plekostomusy. No nic, no. A charakter ich jest również taki, że one w akwarium roślinnym potrafią rozczarować, bo często kupujemy plekostomusa. O, widzimy w internecie, że one właśnie tak pięknie wyglądają, też takich chcemy mieć, ale słuchajcie, nastawcie się na to, że no pleko specjalnie, no pleko ceni sobie swoją prywatność i on wypłynie do jedzenia na 15 minut, wróci za krzaki i tyleśmy go widzieli. Właściwie aktywność tej ryby polega na tym, że on sobie wisi cierpliwie na korzeniu, aż w akwarium się pojawi jakieś jedzenie. Wtedy wypłynie, poje, wraca sobie z powrotem na korzeń i tyle. No, wielokrotnie już pokazywałem to akwarium i tak naprawdę po raz pierwszy na pierwszym planie, tylko dlatego, że go tutaj oszukałem żarciem, się pokazał na dłużej niż 10 sekund. No to by było tyle. Ja tą rybę lubię, ona mi przysparza troszeczkę kłopotów, no z racji swoich rozmiarów też dużo jej sadzi konkretne klocki, które potem muszę odmulaczem usuwać. Natomiast no nie, jeszcze mi te ryby tak nie psocą w tym akwarium, że bym się ich chciał jakoś bardzo pozbyć, chociaż był taki plan. Natomiast kurczę, szkoda mi, bo to ładna ryba jest. Mokre łapska, trzymajcie się.